Jarosław Kaczyński ma przed sobą bardzo ciężki okres. Prezes Prawa i Sprawiedliwości znajdzie się w sytuacji, która przypomni mu najbardziej traumatyczne i wzruszające sytuacje z jego życia prywatnego. Nawet opozycja, która zwykle jest skłonna do szyderczych komentarzy, teraz unika atakowania byłego premiera. Co się stało? Jarosław Kaczyński wiedzie od kilku lat bardzo samotne i pełne smutku życie. Tragedia czołowego polskiego polityka zaczęła się w 2005 roku, kiedy pożegnał ukochanego ojca Rajmunda Kaczyńskiego. W przeciągu ostatnich 13 lat prezes PiS i były premier pożegnał jeszcze brata, a także matkę, co przełożyło się na fakt, że jego święta są pełne zadumy i samotne. Jak spędza święta były prezes Rady Ministrów? Jarosław Kaczyński jest bardzo osamotniony. Pomimo tego, że partia rządząca od wielu lat organizuje swoje spotkanie wigilijne, to jest mu bardzo daleko od tradycyjnego, polskiego świętowania obrządku Bożego Narodzenia. Pomimo życzeń i ciepłych słów, które płyną ze strony kolegów z partii, prezes PiS i w tym roku poniósł wielką, osobistą stratę. Jolanta Szczypińska, która była jedną z najbliższych przyjaciółek byłego premiera, przegrała z chorobą nowotworową i pozostawiła po sobie wielką ranę w sercu szefa partii rządzącej, który darzył ją wielkim sentymentem i ponoć do końca monitorował stan jej zdrowia. Czy Marta Kaczyńska zaopiekuje się wujem? Wiele osób ze środowiska prezesa mówi, że lukę po rodzinie w życiu Jarosława próbuje zapełnić jego bratanica Marta Kaczyńska. Kobieta, która darzy dużym sentymentem swojego wujka, może być jednak w tym roku niedostępna dla Kaczyńskiego. Cztery miesiące temu na świat przyszło jej kolejne dziecko i to właśnie nim kobieta najprawdopodobniej będzie się zajmować. Sam Jarosław Kaczyński także, aby móc spotkać się ze swoją rodziną, będzie zmuszony do długiej podróży z Warszawy do Trójmiasta, co w jego wieku może być bardzo męczące. Sam prezes PiS nie tak dawno miał wielkie problemy zdrowotne, które zmusiły go do hospitalizacji. Na grobie swojej matki polityk widywany był o łasce, która pozwalała mu się poruszać. Mówi się bowiem, że były premier cierpi na chore nogi. Czy te święta będą najsmutniejszymi w życiu szefa partii rządzącej? Wigilijny stół może być dla niego miejscem bardzo dotkliwej i intymnej refleksji.